Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale CryptoMining, to Piotr z tej strony. I dzisiaj takich parę newsów airdropowych, także jedziemy. Czeket, godzinę temu dodał właśnie posta, że misja trzecia już jest dostępna. Jest nawet artykuł poświęcony tego, tylko na razie ja tego jeszcze nie rozumiem, powiem Wam szczerze, bo dopiero zauważyłem i nie posiedzę teraz nad tym, będę gdzieś tam śledził, żeby jak to zrobić. Ale jest ogólnie artykuł. Tak dziwnie napisane, że jest jakieś takie zadania, gdzie trzeba połączyć po prostu jakieś wskazówki i to rozszyfrować. I wtedy jak wytężymy po prostu swoje siły do tego airdropa, to możemy go zgarnąć więcej. Wiem, że jeszcze planowany jest czwarty typ airdropa, która gdzieś będzie jakaś niespodzianka, bo tam jak wcześniej robiłem filmiki, były 4 rodzaje airdropów. Także tak to wygląda z tym. Wrzucę po prostu link na ten artykuł i do tego posta. Jeżeli ktoś już umie rozszyfrować co o co chodzi, to niech już działa. Ja to będę musiał posiedzieć nad tym, ale to już nie dzisiaj, od jutra chyba zacznę z tym. O taki news, że Pancake Swap spalił następne 36 milionów. Także za trading 770 tysięcy cake'ów. Prediction 123 keki, loteria 29 tysięcy kejków, NFT Marketplace 4 tysiące kejków. Czyli tu 720 na to by wychodziło, że w całości chyba to było, nie, za swapy. Także najwięcej za swapy jednak jest spalane tego kejka. Aqua czyli następny jest airdrop już wkrótce dla Juno i Atoma. Ten Aqua, czy on będzie jakiś wartościowy, zobaczymy. Dla stakerów. I jakoś ma być w ciągu tygodnia tego, czy na to wychodzi dane info, jak to będzie przebiegać, a później po tym jakoś po tygodniu rozdanie tego airdropa. Następna sprawa jeszcze Meson. Airdrop dla nas, bardzo dużo będzie tych tokenów, prawdopodobnie mało coś wartych, ale zawsze coś. To na FMOSie po prostu będzie za te nasze działania na FMOSie dla stakerów prawdopodobnie. W Climate last 25, the Climate Rectrop by the snapshot był 20 snapshot. Także też mi się wydaje, że całkiem niedługo będzie. Dużo tych tokenów to jest, będzie coś do stablecoina związane z tym. Także możemy sobie kliknąć i zobaczymy jakie wpisy są, tak na szybko. USDT i USDC. I zamianka ze 100 do 1 tego airdropa. Na ledgerze nie będzie udało się claimować. Snapshot airdrop taken 20 maja był. Na to wychodzi, że 1 milion. MSS token equivalent to 10 tysięcy tylko dolarów. Czyli on będzie taniutki bardzo na starcie. Chyba że coś się powiedzie i im poleci do góry. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że parę takich informacji się przyda, żeby się mogli. W każdym razie dam linki do tych. A tak to działamy, szukamy nowych airdropów. I coś tu już niebawem na Cosmos Pack, tam jeszcze nie widziałem, żeby coś nowego wchodziło. Ale coś w maju już nie raczej. Raczej będzie już na czerwiec i lipiec. Airdropy. Gnoland ma być właśnie jakoś latem, ten Decentr, co cały czas, link jest wklejony cały czas w tych pod filmikami, także jeżeli ktoś jeszcze nie ściągnął przeglądarki Decentr, to niech sobie ściągnie, bo naprawdę może się to przydać. Bardzo ciekawa opcja z tą przeglądarką, na niej możemy zarabiać poprzez przeglądanie stron, poprzez dodawanie treści. I poza tym ma być ogólnie airdrop, także warto nawet jak się zarobi tego nawet za polecanie czy tam przeglądanie strony, to można tych decentrów zarobić, wysłać sobie na portfel, dodać pulę płynności na przykład na Osmosis i liczę, że właśnie to będą jakieś fajne airdropy. Także, a portfel można zawsze sobie dodać z Decentr poprzez seedy na Keplerze lub po prostu dzięki seedom z Keplera stworzyć sobie konto tam, gdzie macie takie swoje główne. Także nic chyba trudnego, wiele osób ogląda, wie już jak pewne rzeczy porobić, a jak nie, to warto pooglądać. Też na różnych kanałach u nas też było, jak tam właśnie dodać jakieś inne dodatkowe sieci do tego, także warto działać cały czas. Także tyle na chwilę obecną. Trzymajcie się, cześć!